Dzień dobry, ze szklanką mojej dziennej dawki kolagenu zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny food vlog. Dzień zaczął się jak zwykle tak samo. Duża porcja wody z ogórkiem i miętą, obowiązkowo kawa, żeby postawić się na nogi, a później zabrałam się za przygotowywanie pysznego śniadania. Na śniadanie robię dzisiaj przepyszną szakszukę. Powiem Wam, że przetestowałam różne przepisy i ten, który Wam dzisiaj pokażę, jest naszym ulubionym. A mianowicie będziecie potrzebować masełko, dwa pomidory, dwa jajka, pokrojone dwa ząbki czosnku, szczypiorek, który możecie też zastąpić bazylią, i oczywiście przyprawy, sól, pieprz i my dodajemy słodką wędzoną paprykę. Pierwszy krok, który musicie wykonać, to oczywiście tak łyżkę, półtorej łyżki masła rozgrzać. Następnie dodajemy czosnek, troszkę go podsmażamy, a później dodajemy pokrojone pomidory. I gotowe. Po 3-4 minutach szakszuka gotowa. Posypujemy ją właśnie świeżym szczypiorkiem lub też bazylią i możemy podawać na śniadanie. A po śniadaniu czas najwyższy wychodzić. I gdzie tym razem pojechałam? A wyobraźcie sobie, że pojechałam z wizytą do mojej doktor Beaty Pander, u której regularnie poddaje się różnego rodzaju zabiegom. Zresztą panią doktor już znacie z kilku moich filmów i też z vlogów, jeśli regularnie mnie tutaj śledzicie. Załatwiłam trzy rzeczy. Pierwsza, wykonałam ostatni zabieg z laserem Almajet, o którym myślę, że za jakiś czas wam opowiem. Druga rzecz, pani doktor obejrzała moją skórę, znamiona, jak to wszystko wygląda po lecie, w jakim ona jest stanie. I trzecia rzecz, ustaliłyśmy plan zabiegowy na jesień, zimę. I zdradzę wam taką małą ciekawostkę, a za jakiś czas pojawi się tutaj kilka filmów z udziałem pani doktor, w których to pokażę wam właśnie te zabiegi. Także też więcej wam tutaj nic nie zdradzam. A co później? Później pojechaliśmy do Złotych Tarasów, ponieważ Max chciał kupić sobie kilka koszulek jeszcze z tych takich letnich, ostatnich wyprzedaży. A obiad? Obiad tym razem nie w domu. Sami zobaczcie, gdzie jedliśmy. Postanowiłam zrobić prostą przystawkę z grillowanej cukinii. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko będzie wyglądało, tylko od razu przepraszam Was za odgłosy w tle, ponieważ chodzi pralka. Mam nadzieję, że za bardzo jej nie będzie słychać. Widzicie tutaj przede mną jedną pokrojoną w cieniutkie paseczki już cukinię, taką dosyć dużą. Będzie też potrzebne Wam jakieś naczynie, do którego będziecie przekładać grillowaną cukinię. Ja mam tutaj akurat słoik. Olej rzepakowy, słonecznikowy, ocet, sól, no i tutaj składniki, które będą potrzebne do zrobienia zalewy, czyli świeża pietruszka, pokrojone dwa albo nawet trzy ząbki czosnku i jak widzicie takie małe, ususzone papryczki chili.
Zabieram się za grillowanie cukinii na takiej oto patelni. Będę ją odrobinę też solić w trakcie, kiedy ona będzie się grillowała. I to jest najważniejsze, co musimy zrobić, a w tym samym czasie przygotuję też zalewę. No i zobaczcie, tak to wygląda. Układam sobie warstwami moją grillowaną cukinię. Następnie dodaję do niej z wierzchu odrobinę soli i zalewam. No i zobaczcie, zgrillowałam całą cukinię, zalałam już ją resztą tej mojej zalewy i na zakończenie dodaję na wierzch pietruszkę, natkę pietruszki. I nie pozostaje mi nic innego jak zamknąć słoik i zostawić go na całą noc, żeby cukinia przeszła zalewą i już jutro będzie gotowa. Można ją podawać do mięsa, można ją podawać na kanapki, tak naprawdę do wszystkiego, a smakuje wyśmienicie. Czas na kolejny prosty przepis z makaronem. Do wykorzystania potrzebujecie jeden bakłażan, dwa takie małe ząbki czosnku, opakowanie boczku, tutaj mamy wędzoną mozzarellę, jedno opakowanie pomidorków, olej, sól, pieprz, no i oczywiście makaron. No to zabieramy się do roboty. No i to, co robimy na początek, rozgrzewamy oliwę, tutaj widzicie już pokrojony ząbek czosnku, a Max kroi teraz bakłażana. No i jak widzicie, wrzucamy pokrojonego bakłażana, no i też przygotujcie sobie wodę na makaron. Adesso? Adesso mettiamo la pancetta. Czyli dodajemy boczek i będziemy wszystko razem podsmażać, tak? Esatto. Adesso buttiamo la polpa di pomodoro, un po' d'acqua pure. Dodajecie też odrobinę wody. Trochę. Allora, un po' di pepe, basta così. Mettiamo la provola. Na zakończenie. Tak, jak już jest gotowy sos, to teraz dodajemy kawałeczki sera. I czekamy, aż się rozpuści. Tak. Jeszcze przy okazji dodam Wam, że nie solimy sosu, ponieważ boczek już jest nieco słony, ale też ser jest odrobinę słony. Także nie dodajemy sosu, tylko odrobinę pieprzu. No i zobaczcie, czekamy, aż się nasz ser rozpuści. Wygląda to naprawdę smakowicie. No, wygląda pięknie, pachnie tak? Cudownie. Gotowe. Gotowe, tak. Penne con melenzane, provola, pancetta nella salsa di pomodoro, czyli makaron penne z bakłażanami, boczkiem, wędzoną mozzarellą w sosie pomidorowym. Smacznego! Smacznego!